jak teraz się chodzi do Roxy, to kiedyś się chodziło do radiostacji. Był alternatyw, było tego, a teraz zrobili boom spół. Ale teraz, no chociaż trochę zmieniają teraz taką ramówkę muzyczną. Ale ona mnie słuchano? Na rapy się przedstawiają. Jest, właśnie jest. Wzrosła z tego nawet świetnie. Jesteśmy tutaj w miejscu, w którym nie ma żadnego innego obrazu, oprócz tego, który wyszedł z naszych komórek. W samym środku miasta, przy rotundzie, przychodzi starsza pani, żeby jej wydrukować zdjęcie z komórki i młody chłopak, który pokazuje swoje zdjęcia na wielkim, jakimś ogromnym LCD, że może by tutaj gdzieś powiesił swoje. No to jest fajne, to się naprawdę przydarza. No. Jest gorliwy chrześcijanin, którego obraziliśmy jedną fotografią w sposób niezrozumiały dla mnie. Czyli chcecie być trochę tacy kontrowersyjni? Jeśli ktoś tak po prostu chce mu się być kontrowersyjnym, no to są takie postawy, które reprezentuje na przykład młodzież studiów komercyjnych, fotograficznych, albo dziennikarze, którzy by chcieli szybko zrobić karierę, albo te wszystkie media kolorowe też, one by bardzo chciały być kontrowersyjne. Tak bardzo chcą być kontrowersyjne, że potem nikt im w ogóle nie wierzy w to, co oni tam nadawają, nie? Te bardzo kontrowersyjne. A nasza, ja w ogóle nie używam tego słowa, nie uważam i nie myślę tymi kategoriami, żeby można było być kontrowersyjnym. Na siłę, z postawą. Albo człowiek jest taki, jaki jest, ma nastawienie do świata, albo coś tworzy, coś sztucznie kreuje, tworzy jakąś propagandę swojego sukcesu, swoich prób przynależności do jakichś silniejszych ugrupowań, czy do politycznych, czy do jakichkolwiek innych. Nie, kontrowersyjne to są złe, to złe są słowa. Sztuczne nadymanie się lub stawanie w próbie jakiejś. My po prostu jesteśmy skrajnie uliczni radykalni. Tacy po prostu jesteśmy. Można o tym nie mówić, może sobie popatrzeć na zdjęcia te czy inne. Jest łącznymi, alternatywnymi, nawet anarchistycznymi po prostu dokumentalistami. Takie są miasta w komie i taka jest fotokomórka. Chociaż fotokomórka ma w stosunku do miast w komie jeszcze taką wyższą, zmierzającą w stronę poetyki, styl i poziom opowiadania. Chcę też powiedzieć wszystkim ludziom, którzy nas będą słuchać, że do fotokomórki przysyła się komórkowe zdjęcia. Tylko nie strumień śmieci, tylko po prostu te naprawdę, które myślimy, że są piękne i że nam wyszły i że są ciekawe i że umiemy coś o tym powiedzieć, albo nawet nie umiemy, ale przynajmniej wiemy, jesteśmy przeświadczeni, że to nam się przydarzyło, bo my rozumiemy sztukę, my nie mówimy z taką ignorancją, abnegacją, hej, to mi się podoba, albo to mi się nie podoba i wtedy już jest, że się stało. Nic się nie stało, trzeba umieć to uzasadnić, powiedzieć, bo tak, bo to, bo świat, bo kompozycja, bo sprawa, bo chwila, bo nie wiem, bo mi to mówi to. Prawda? Więc wszyscy, którzy mają taką świadomość, niech nam wysyłają te zdjęcia i one się mogą znaleźć tutaj w fotokomórce za wiedzą, przyzwoleniem, sensem, spotkaniem. Fotokomórka jest otwarta na Warszawę. Fotokomórka to jest warszawskie po prostu miejsce z taką sceną, na której każdy, jak w rewolucji październikowej, może przyjść i se strzelić z komy i pokazać, a mi się udało zrobić takie coś, czy to jest coś, czy nie, to jest ciągła dyskusja i te ściany są otwarte na miasto.